Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Simowych Metamorfoz. Słuchajcie, dzisiaj metamorfozę przejdzie niejaka Majkę Haas. Przepraszam, jeżeli znowu źle wymówiłam jej imię i nazwisko, nigdy nie mogę zapamiętać. Przejdzie ona w dzisiejszym odcinku metamorfozę, ponieważ według mnie najbardziej tej metamorfozy potrzebuje, dlatego spróbujemy coś tutaj z nią zrobić. Słuchajcie, przyznam wam się, że podchodzę do tej simki drugi raz. Tak, za pierwszym razem po prostu poległam i stwierdziłam, nie robię jej, nie ma szans, ale nie no, dzisiaj tutaj, słuchajcie, się sprężę, zbiorę się w sobie i no, przejdzie metamorfozę nasza Majkę. Także no, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się tym razem udało. Mam nadzieję, że mi się powiedzie, że nie zawiodę. Słuchajcie, kochani, jeszcze chciałam tylko wspomnieć i po prostu uświadomić niektóre osoby. To nie jest seria mody kontra gra Tuli, gdzie Tula właśnie wam podaje wszystkie mody, które wykorzystuje w danym odcinku. Ja takiego czegoś nie robię, słuchajcie, ja wam modów nie podaję. Ponieważ miałam serię taką, to była zawartość zmodyfikowana w mojej grze, były bodajże 3 odcinki, zrezygnowałam z tego, ponieważ stwierdziłam, że każdy może sobie, słuchajcie, znaleźć mody, które go tam interesują, prawda? Dlatego od razu wam tutaj zaznaczam, bo było pod ostatnim odcinkiem jeszcze na kanale Joanna parę komentarzy typu, gdzie są mody? Ludzie byli zbulwersowani, przepraszam, że jak mogłam nie podać modów, no gdzie są mody? Dlatego od razu was po prostu tutaj informuję, te nowe osoby oczywiście, że ja modów nie podaję. Dobra, znowu nie wyciszyłam sobie telefonu. Okej, kochani, zaczynamy. Trzymajcie kciuki, ludzie.
kochani, skończyłam. Metamorfoza dobiegła końca, tak, naszej Majkę. Zaraz Wam pokażę wszystkie jej stroje, ale najpierw pokażę Wam ją z bliska, jak wygląda jej twarzyczka aktualnie, proszę bardzo. Słuchajcie, najwięcej problemu miałam dobrać jej brwi po prostu do jej twarzy, ale no udało mi się w miarę, słuchajcie, takie pasujące znaleźć, pasujące do jej kształtu twarzy i do oczu i w ogóle, no, także jest okej, słuchajcie, jest okej. Tak wygląda nasza Majka z bliska. Słuchajcie, ona ma bardzo takie nieregularne powieki, tak? Widzicie, takie pokrzywione ma tutaj te simowe rzęsy. Ciężko było coś tu z tym zrobić, jakoś to zakamuflować. Nie do końca mi się to udało. Nawet jak dałam, słuchajcie, jej rzęsy takie fajne z modów. No ale okej, ma oczka też z modów, jak widzicie. Wygląda całkiem korzystnie, prawda? Takie ma włoski, słuchajcie, taki w stroju codziennym numer jeden, tak, bo jest tu parę, zaraz Wam pokażę, słuchajcie. Na przyspieszeniu już tego nie widzieliście, ponieważ nie chciałam właśnie tu, żeby to za długo trwało. Teraz Wam to wszystko pokażę. Ma takie właśnie pierwsza fryzurka, która w miarę do niej pasuje, do jej kształtu twarzyczki. Słuchajcie, to jest taki właśnie, taki luźny kokacz. Rozczochrany, bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, do tego ma takie piękne, duże kolczyki, które nieco, słuchajcie, odwracają uwagę od jej wielkiego nosa, że tak powiem, ale nie, słuchajcie, ja też mam taki nohal, nic się nie przejmuj, Majkę. Tak wygląda właśnie w stroju na co dzień, numer jeden, słuchajcie, śliczna taka bluzeczka, do tego jeansy i jakieś tam sandałki, proszę bardzo. Nie mogłam jej tutaj dać niestety paznokci, ponieważ kolidowały z kolczykami, nie wiem dlaczego, ale bagowały mi się wtedy kolczyki, a chciałam te kolczyki jej zostawić. Kochani, tak wygląda właśnie Majkę w stroju codziennym numer jeden. Dlaczego zrobiłam więcej strojów? Ponieważ chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, odkryłam ostatnio autora, autorkę, nie wiem czy to babeczka czy facet, która tworzą ubrania dla nieco bardziej puszystych simek, co mnie niezmiernie cieszy, słuchajcie, bo tu był duży problem w tej kwestii. Ja już o tym rozmawiałam właśnie z Gosią, z Tulą w jednym z jej odcinków Mody kontra Gra, że tutaj simeczki, te takie bardziej puszyste, są dyskryminowane przez autorów modów, takich ubrań z modów, ponieważ wszystkie ubrania są robione na takie bardzo chudziutkie, szczuplutkie simki i kiedy wiecie, zakładaliśmy jakieś tam, jakąś sukienkę, powiedzmy, na bardziej, słuchajcie, taką przy kości simeczkę, to się wszystko rozłaziło i bardzo, bardzo brzydko to wyglądało. Tak jakby się w szwach, słuchajcie, rozchodziły te ubrania. Aktualnie, słuchajcie, podam Wam linka właśnie na stronkę tutaj z tymi wszystkimi ubraniami dla tych bardziej takich puszystych simeczek. Fantastyczna sprawa i bardzo się cieszę, że ktoś o takim czymś pomyślał. I teraz zobaczcie, jak te ubrania ślicznie wyglądają. One pięknie leżą, one są typowo, słuchajcie, stworzone dla takich simek i one w nich wyglądają naprawdę, naprawdę korzystnie i atrakcyjnie. Zobaczcie, nie mogłam się powstrzymać, musiałam jej dać. Ta sukienka, ona ma chyba te same nawet wzory, co ta bluzka, no bardzo podobne, zbliżone. To jest taka tunika, słuchajcie, to jest niby w sukienkach, ale ja mam takie, widzicie, w dodatkach getry, które wyglądają jak jeansy i fajnie to wygląda właśnie jak tunika, a nie, bo ta, jako sukienka troszeczkę to za krótkie było dla naszej Majki. Wróćmy tutaj do tego stroju numer 2 codziennego. W sumie tylko sukienkę jej zmieniłam i fryzurę, bo bardzo mi się też w tych włoskach, słuchajcie, podoba. Bardzo ładnie wygląda, prawda? Nawet nie wiem, czy nie ładniej. Trochę młodziej chyba, nie? Niż w tym kokaczu. Ale w tym koku też fajnie. Też taki fajny, rozwiany, rozczochrany kokacz, taki luźny może być. Tak wygląda w stroju numer 2. Śliczna jest ta sukienka. Mega się cieszę właśnie, że ktoś coś takiego zrobił dla tych bardziej puszystych simeczek. Słuchajcie, numer 3 też chciałam Wam bardzo pokazać. To też z tej samej stronki właśnie też taka sukieneczka. Po prostu piękne, też w różnych strojach. Słuchajcie, ja Wam podam linka oczywiście w opisie pod filmem i sobie tam zerknijcie na tę stronkę. Naprawdę bardzo, bardzo fajne ciuchy, bo tu jeszcze była taka jedna tunika, ale już nie zakładałam jej, bo kurde, bym tu musiała. Słuchajcie, zobaczycie sobie, przejrzycie sobie, jak wejdziecie sobie na tę stronkę. No tu jej nic tam nie zmieniałam, słuchajcie, w makijażu. Tu jej dałam jedynie takie bardzo naturalne paznokcie, bo kolczyków nie ma tych. Tamte chyba tylko te wielkie tak bagują. I też śliczna ta sukienka, nie? Tak wygląda nasza Majka, słuchajcie, w strojach na co dzień. Tutaj ta jedyneczka. No nie wiem, w tym koku też fajnie. Jakoś tak mi się podoba. Te kolczyki do tego, fajny taki. Bardzo lubię w ogóle ten kok. Stella prawie cały czas w nim łazi, nie? Jeżeli chodzi o strój oficjalny, słuchajcie, wygląda o właśnie tak. To jest zestaw z gry. Taki strój właśnie, jak widzicie. Z dodatku chyba spotkajmy się, nie?
tak jak się nie mylę. Bardzo go lubię i bardzo lubię właśnie w tym zestawie kolorystycznym, z tym czerwonym paseczkiem i do tego te czerwone buciki. Chciałam jej dać te balerinki, bo jakoś tak bardziej właśnie mi... Ja bym przynajmniej tak na szpilach nie bardzo, ale w balerinki takie to bym się prędzej wbiła do tego stroju. No, bo ja tu patrzę na wygodę, prawda? Ale dobra, Majkę niech ma szpilę. Do tegoż taki ten, zobaczcie, troszeczkę mocniejszy błyszczyk w takim czerwonym kolorze. No i tak oto wygląda Majka oficjalnie. Słuchajcie, nie dawałam jej żadnej jakiejś tam kurcze, nie wiem, sukni balowej. Dałam jej taki oficjalny strój i jest okej. Ona miała w ogóle ten zestaw z gry, tylko w innej kolorystyce, właśnie w oficjalnym. I postanowiłam, że jej tak zostawię. Jeżeli chodzi o strój sportowy, słuchajcie, no szału nie ma. Nic tu tak nie wymyślałam, no bo nie wiem, co bym miała wymyślić. Proszę bardzo, lekki, bardzo prawie w ogóle makijażu nie ma, tylko tam troszeczkę przejechane usta błyszczykiem. Do snu, słuchajcie, wyrywy. Match sexy body. Fajne, nie? To body jest takie bardzo seksowne. Postanowiłam, że jej go, że użyjemy właśnie tutaj w stroju do spania. To body bardzo fajne jest. Słuchajcie, jedynie taki bardzo naturalny, nie wiem, możemy powiedzieć, że kremem sobie, słuchajcie, przesmarowała tylko te usta i jej się, dlatego jej się tak błyszczą. To nie jest błyszczyk, nie, nie, to są naturalne usta. Tak wygląda właśnie w stroju do spania. Co tam jeszcze mamy? Imprezowy, słuchajcie, no tu już tak bardziej z pazurem. Uwielbiam tę sukienkę. Ona mi bardzo pasuje właśnie do stroju takiego imprezowego, bo ona jest taka, nie wiem, jest taka szałowa. Wow, tu jakieś cykiny, ma tu jakieś, kurcze, nie wiem, jakieś, nie wiem, co to jest, ludzie, ale fajnie wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. Że jakieś skrawki skóry, powiedzmy, to miało być. Tak, słuchajcie, tu już mocniejszy makijaż, taki smoky eyes, super, super wygląda. Taki bardziej mocniejszy, tak. Mocniejszy błyszczyk w czerwień, powiedzmy, i czarne paznokcie, jakąś tu biżuterię ma i czarne buciki. W czerni, słuchajcie, jeżeli chodzi o imprezowy strój, a na basen, proszę bardzo. O tak, tak wygląda na basen. Mogłam jej, nie, w sumie ten kok bardziej na basen, tak wiecie, związany, no bo to do wody się wskakuje i tak dalej. Śliczny ten strój, to jest jakiś chyba jakaś panterka taka kolorowa, jak się nie mylę. Bardzo fajnie wygląda. Też makijażu tu praktycznie w ogóle nie ma, tylko błyszczyk. I takie jeszcze, słuchajcie, ozdoby można by powiedzieć na stopy, bo to nawet nie są klapki, buty, tylko takie jakieś ozdoby. Fajnie wygląda. Słuchajcie, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą Majkę Haas. Ja sobie ją, słuchajcie, robiłam na sejwie u Lilki Jaśki, bo chciałabym, żeby tak chodziła po prostu sobie po świecie. Bo to jest, wiecie, to jest ta liderka klubu Aśki, nie? Bo ona jest liderką klubu literackiego, jak się nie mylę. W ogóle jest kreatywna, jest molem książkowym, jest snopką, a jej, no, aspiracją życiową jest zostanie autorką bestsellerów. Dobra, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o tę metamorfozę. Myślę, że wygląda całkiem, całkiem nieźle. Jakoś tak w tych dwóch fryzurkach najbardziej mi się, słuchajcie, podobała. Właśnie w tym takim luźnym, bardzo rozczochranym kokaczku. I właśnie w tych takich rozpuszczonych włoskach. Dobra, kochani, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że metamorfoza Majkę wam się podobała. Buziole i do usłyszenia. Pa, pa!